Chcemy serdecznie przywitać najbardziej poszkodowanych dzisiejszą tą sytuacją. Bursowiczu. Wielkie brawa dla nich za to, że starają się... Bardzo swój drugi dom. Wczoraj wysłaliśmy pismo do mediów o tym, że dzisiaj planujemy protest. I w godzinę otrzymaliśmy informację od starostwa, że nie będzie likwidacji, tylko będzie właśnie, można nazwać, prywatyzacją, że jakieś stowarzyszenie właśnie przejmie kontrolę nad bursą. Trzeba wspierać młodych, od tego jesteśmy jako Młodzieżowa Rada i ktoś musiał to wszystko popchnąć. A mieszkasz w bursie? Nie mieszkam w bursie, jestem mieszkańcem Inowrocławia, ale jestem tak samo uczniem jak i oni, więc dlatego im pomagam. Dlaczego nie podjęto tej dyskusji na początku roku? Dlaczego pozbawiono rodziców, nauczycieli i młodzież i społeczeństwo dyskusji nad ważnym tematem? Co przeszkadza wam, młodzieży, że tą bursę będzie prowadził inny zespół? A ile będzie kosztować? To samo, co w tej chwili. To samo, co w tej chwili. Młodzieży trzeba wybaczać z tego względu, że ta młodzież jest po prostu inspirowana przez pewien ośrodek władzy politycznej w tym mieście. Wszyscy możemy się domyślać tylko jaki, komu jest to na rękę. A w rzeczywistości ta młodzież po prostu nie zna przepisów, wchodzi w to dopiero życie. No i z przykrością trzeba stwierdzić, że ta ich niewiedza jest w taki sposób bardzo brzydki i niski wykorzystywana, bo w sytuacji, kiedy podjąłem dyskusję z kilkoma osobami, które tutaj są i zacząłem tłumaczyć, jak to wygląda oraz z rodzicami, to nagle im się oczy otwierały, że przecież oni myśleli i byli informowani, że to zupełnie inaczej wygląda. A więc jest to kwestia tutaj dotarcia z odpowiednią wiedzą do tych ludzi. Dostępność do tej bursy będzie taka jak do tej pory. Uważam, że tak samo powiedziałem na sesji, że bursa powinna zostać i miejsc nie powinno się likwidować, a powinno ich przybywać. A dlaczego? Dlatego, żeby młodzież przychodziła do szkół inowrocławskich i szkół powiatowych, to potrzebne są m.in. miejsca noclegowe. Wczorajsza prasa doniosła, że stowarzyszenie, które teoretycznie ma przejąć, czy w praktyce to zobaczymy, bursę, ma zagwarantować minimum 60, ma zagwarantować 60 miejsc noclegowych. W bursie w tej chwili jest 100 miejsc noclegowych, 60 jest wykorzystanych. Myślę, że aby zachęcić młodzież do przychodzenia do szkoły, powinniśmy po pierwsze dążyć do obniżenia cen w bursie, a po drugie do zwiększenia ilości miejsc. Brawo! W tej chwili ograniczając o 40 miejsc noclegowych, likwidujemy dwie klasy w szkołach średnich.